Witam wszystkich z tej strony Rafał.pl. Nagrywam filmik z gry One Thunder. Co mam jeszcze powiedzieć? Chcę zagrać KW2 1939, czyli taka KW2 z bota albo z jakiegoś tego. Tak wygląda. Czekajcie, sprawdzę modyfikację. Mam odblokowane całość. Dobra, do boju. Chcę grać tylko tym, zagrać dwa razy, chociaż minimum, i pokazać wam magię KW2 w One Thunderze. Naprawdę bardzo fajna bitwa, moim zdaniem, będzie. I te pociski, jakie ma KW2, to jest naprawdę hardcore. Pociski przeciwbetonowe. Słyszycie dobrze? Przeciwbetonowe. Tak, otóż to. Takie pociski też istnieją, pewnie. Też się dziwię. Patrzcie, ma pociski przeciwbetonowe. No. Właśnie i tym polecimy. Zobaczycie. Chciałem zrobić taką jedną bitewkę, jak najkrótszą i jak najszybszą, żebyście mogli zobaczyć na KW2. Ładowanie jest bardzo, bardzo długie. To jest fakt. Ale na kampersko to jest nawet. Fajna maszyna tutaj. Oj, ale obrót wieży jest koszmarny. I jest możliwość zejścia na hita przy takich poziomach, więc przy każdych właściwie poziomach, tylko zależy od czołgu. Zobaczycie może, nie wiem, może dobrą bitewkę w moim wykonaniu. Zawsze wychodziłem, ale zobaczymy jak teraz. Obrot wieży widzicie jaki wolny. Taki, że masakra. Kadłubem przywarty. No jest szybki, nawet dwuodatny. Tak jak w bocie. Ale schodzi się na hita jak bierze walną. Ludzie. Chcecie zobaczyć na pewno jak one hity się ściąga. Ludzie. To jest bardzo proste, strzelacie byle gdzie, ale i tak trafiacie do aparatu po te obrotwie. Obrotwie, że to tak drażniący trochę. Orzełka se walnąłem, żeby wiadomo było, że tam... O, KW220, z tym nie chcę walczyć. Nawet nie mam przemiary w tym momencie. Raz, magia. Nie? Schodzi na hita i mściciel od razu, ale cofam się. Po mnie coś tam już dygło. Błędygło. Strzela. Ale przeładowanie jest bardzo duże. I KW2, tak? KW2 następny. Ale KW2 ściągnie bez problemu, tylko wszystko zależne jest od tego, że karabinków nie mamy. KW2. To jest ból. Ale przeładowanie i... Naprawdę. Hardcore. Słuchajcie, ktoś jest po lewej. Tam dalej. Ktoś musi być. Obrót, obrót, obrót. Szybciej, bo KW2 jak... O! Motherfucka. Dobra, naprawiamy się. O kurde. Kurcze, no. I tak schodzi się na hita też. To zależy, popatrzcie na filmik, jak trafił. O, kostek niewidoczny, ale walnął we mnie, no. I tak rozmają. Załogę, dobra. Mam jeszcze raz możliwość pojechania KW2 i spróbuję przykampić się. Tym czołgiem bardzo fajnie się gra, jeśli ktoś kampi na odległość. To jest bardzo fajna ta maszyna, naprawdę. Wierzcie. Dlatego warto kampić jak najdłużej, jak najdalej. I tak się, jak pocisk poleci, to i tak ściągacie ten nakida. Dużo doświadczenia się zdobywa, dużo pieniążków za każdego hita, nie będę chodził tam do samolotu i tak dalej. Ja sobie polecę już tutaj na kamperstwo tym razem. Nie chcę już umrzeć. Tak mi się wydaje, że mi się tak uda. O, rakietami ktoś wali.
liczmy i modlmy się, że go zabije na hita. Będzie. Kurde, szybki jest ten obrót, ale słyszeliście przed chwilą rakiety, więc na pewno jest gracz, który strzela rakietami. Na pewno jest ten taki. To słychać było. Musi być niedaleko gdzieś. Oho. Raz. Kawu 2 ściągnęło jakiegoś kawu 1B. No, komuś się nie przywarciło, ale... Ale teraz jak ja podjadę, mogę ogrywać po prawej stronie i słychać rakietami ktoś nawala i to bardzo. W tym momencie muszę się tak jakoś przykampić, bo widzę przy mapie, że są tam gdzieś w prawej stronie i nie mogę się wybierać o tak w tym momencie. Bo jak będzie ten, to wziąć wtedy strzelić i dopiero. Jakoś tak, nie inaczej. Nie mogę na nich przyraszować, bo zginę marnie. Oni są tam. A, ktoś go zaatakuje. No dobra, spróbuję, ale to o. Oho. I to jest ból. Sprawia mi, ale... X to jest usprawdzenie od razu. Black Panther, nieźle. Chili. Oho, chyba nie. Nikt nie chce umrzeć na hita, dlatego artylerię przynajmniej puszczają. 6 sekund, szybciej. Kurde no. Ruszyłem się, niepotrzebnie ruszyłem się. 4 sekundy, no. Kurde no. I rakietami tymi. Kurde, i znowu tam, ajajaj. To? Rakietami próbuje mnie, ale no. Ja przeładowanie mam jeszcze, o, działa o rozwaju. No i do... A i z rakiet to są, może ten, strzelać. Jak podjadę pod niego, to ściągnę go na hita, i nie inaczej. Będę musiał poczekać i tak. Dobra, przywarciło mi się. Wspomógł mnie gracz w M4. Nada fajnie. Tu można liny zaczepiać, widzicie, tam jest pod zero. Klawiszologią. Bardzo fajnie, naprawdę. Szkoda, że wygrana taka szybka i nie pokazałem wam szybkie bitwy. A takie fajnie. Ale pokazałem wam, co potrafi KW2. To jest potęga i ludzie często tam grają, bo każdego ściąga na hita. To jest jak teraz się przewróciło, bo wierzę mu tam, gdzie rakiety, tam może żadnego załoganta nie było. Ale być betonowy pocisk to już potęga. Jak widzieliście, on już nie wiedział, co zrobić. Uciekł, wszystko mu rozwaliłem po prawej, widzieliście. O, następny jestem trochę dalej, ale przeładowuję, więc się nie wychylam. I błoto to przeszkadza manewrowości. Jadę do przodu na razie. To jest potęga KW2. Widzieliście, jak celuje, wszystko. Tak się gra w One Panthera. O, może mi się uda. To już może. Co to jest? Osiągnął się plak. Ja pierwszy raz taki czołg widzę, więc dłuższy czas nie grałem, więc nawet nie wiem, co to jest. Dziwne, że to nie ściągnęło na hita. A, coś od lewej mnie wątpiło. No tak. No dobra. No to dzięki wszystkim za uwagę i na razie. No to będzie zwycięstwo. Mogę jeszcze chwilę poczekać, pokazać wam na przykład, jak wygląda IS. T-34-85, to są najlepsze czołgi. T-34 kolekcja brytyjskich są OP. Naprawdę OP, mówię o wykonane.
i strzelać o badnia. Tylko że tu macie stukowe działko, no to wiecie. Tu nie ma działu, tylko odblokujecie pociski, które jakąś tam penetrację mają. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.